Mój stary to fanatyk karpiarstwa. Kiedyś był zwykłym wędkarzem, ale odkąd zdzichł, wziął starego na karpiową zasiadkę, temu odjebało i zaczął łowić karpie. Pół mieszkania zajebane wędkami, torbami, namiotami i tym całym badziewiem. Średnio raz w miesiącu ktoś wdepnie w leżący na ziemi haczyk. I trzeba wyciągać w szpitalu, bo mają zadziory na końcu. W swoim 20-letnim życiu już z 10 razy byłem na takim zabiegu. Tydzień temu poszedłem na badanie krwi. To baba z recepcji, jak mnie zobaczyła, to kazała buty ściągać, bo myślała, że znowu hak w nodze. Druga połowa mieszkania zajebana światem karpia, karpiem pasją i przygodą, Karp Maxem. Co miesiąc ojciec robi objazd po wszystkich wędkarskich w okolicy, żeby skompletować wszystkie magazyny. Byłem na tyle głupi, że nauczyłem go korzystania z internetu, bo myślałem, że trochę pieniędzy zaoszczędzimy na tych gazetkach. Ale nie dość, że je kupuje, to jeszcze siedzi na jakichś forach karpiowych i kręci gównoburze z innymi karpiarzami. A to, że jego wędka jest lepsza, a to, że jego przynęty są najłowniejsze i tak dalej. Potrafi drzeć mordę do monitora albo jebnąć klawiaturą o ścianę. Kiedyś ojciec mnie wkurwił. To założyłem tam konto i go trollowałem, pisząc w jego tematach jakieś głupoty typu karp to chuj nie ryba, albo że przynęty, których używa, to gówno. Najbardziej wkurwiało go, jak wrzucałem post: najbardziej z mięsa uwielbiam żreć karpie. Najlepiej takie powyżej 10 kilo. Matka nie nadążała parzyć melisy na uspokojenie. Aha, ma już na forum rangę super karp. Za najebanie 10 tysięcy postów. Kiedyś przez przypadek zapytałem go, dlaczego tak lubi łowić karpie, czego później zresztą żałowałem. Zresztą niedawno znalazłem na necie jeszcze lepsze wyjaśnienie tego pojebanego hobby, a brzmiało ono tak. Karp, tego dopasionego skurwysyna, zna chyba każdy gruba z naszej galaktyce. Występują niemal w całej Europie, a nawet na kontynencie, gdzie hamburgery rosną na drzewach jak jabłka. O tych dopierdolonych testosteronem i ruską metą kabanach pisał nawet Arystoteles, siedząc podobno na kamieniu, drapiąc się po jajach i skubiąc popękane pięty, rozkminił, że można je wykorzystać jako ryby hodowlane. I tak też się stało. Jednak karp to przede wszystkim obiekt pożądania grupy pojebów zwanych karpiarzami. Wypierdalają takie ilości siana na sprzęt do połowu tej ślamazarnej pizdy, że Arystoteles przewraca się w grobie. Przynętą na karpia są tak zwane kulki proteinowe. To nic innego niż mieszanka wszelkiego rodzaju chujstw, które znajdą pod ręką. Od zużytych tamponów i mączki rybnej, po tajne mikstury, od których włosy rosną im na grzybach. Toczą potem z tego kulki jak babole z nosa. To chyba największa dziedzina wędkarska na świecie. Karpiarze tworzą kółka wzajemnej adoracji i pod zdjęciami wielkich skurwysynów ściągają sobie skóry jak potwoty Kim Kardashian z wypiętą sraką. Jednak największą atrakcją są ich wojenki internetowe. Nie o to, kto ma większego fiuta w zwisie, lecz kto złowił najbardziej żylastego i dopierdolonego karpiszona. I na jaką kulkę proteinową. Jeśli łowca zdradzi, o jakim zapachu kulki złowił 40-kilogramowego skurwysyna, jest większą aferą niż afera paliwowa. Chore pojeby wyprzedają domy, samochody i cały swój życiowy dorobek, żeby wykupić wszystkie jebiące kulki. Jeśli pójdzie fama, że skurwysyn został złowiony na proteinę o zapachu sera spod napleta, wszyscy hucznie zaczynają hodowlę twarogu pod skórami. Najgorzej jest jednak podczas trwania świąt bożonarodzeniowych. Chore skurwysyny zaczynają modły, żeby jak najwięcej karpi wróciło do wody. I większość wraca, ale w formie poświątecznego gówna w kiblu.
Na widok karpia na wigilijnym stole wypierdalają im białka. A z oczu i z dupy tryska krew. W najlepszym przypadku dostają padaczki i puszczają zwieracze. Kiedy się uprą, żeby złowić swoją życiówkę, potrafią koczować w krzokach całymi tygodniami, z brodami do jajec i taką ilością komarowych upierdoleń, od których zwykły śmiertelnik dostałby udaru mózgu. Czytając to, miałem wrażenie, jakby ktoś znał mojego ojca i o nim pisał, i o jego karpiach. Od jakichś 3 lat, niezależnie od pogody, stary w każdy weekend zapierdala na karpie. Przy jedzeniu zawsze pierdoli o rybach i za każdym razem temat schodzi w końcu na Polski Związek Wędkarski. Ojciec sam się nakręca i dostaje strasznego bólu dupy i zaczyna tą samą gadkę. A to, że nie zarybiają, a to, że nie wpuszczają i zżerają wszystkie karpie. Robi się przy tym cały czerwony, odchodzi od stołu i idzie czytać poradnik początkującego karpiarza. W tym roku sam sobie kupił na święta ponton i stojak pod wędki. Oczywiście do Wigilii nie wytrzymał, tylko już wczoraj wszystko rozpakował, ponton nadmuchał, stojak rozłożył w dużym pokoju, położył na nim wędki w kierunku okna, ubrał się w ten cały swój wędkarski strój i siedział cały dzień w tym pontonie na środku mieszkania. Nawet obiad w nim zjadł. Brakowało tylko, żeby zestawy z tymi swoimi kulkami wyjebał za okno na trawnik przed blok i czekał na branie. Jakieś 3 lata temu, jak miałem urodziny, to stary jako prezent wziął mnie ze sobą na targi wędkarskie do Poznania. Tłukliśmy się przez pół Polski po dziurach. Tylko dlatego, że stary wymyślił, że kupi tam sobie upatrzoną wędkę. Bo podobno taniej i w promocji. Super prezent, kurwa. Po wejściu ludzi na tej hali w pizdu. Że oddychać nie było czym. Ale mój stary, jak wytrawny łowca, latał jak na spidzie i szukał swojej zdobyczy. W końcu, po 3 godzinach poszukiwań, trafił na jeden i jedyny egzemplarz i rzeczywiście, była promocja. Przeceniona ze 199,99 na 199. Stary się uwziął, że musi ją mieć, ale pech chciał, że kilku Januszy już ją oglądało przed starym i byli w ostatniej fazie decyzji przed kupnem. Oczywiście stary bez zastanowienia. Biorę. Januszom to się nie spodobało. Najpierw doszło do kłótni o wędkę. A potem zaczęli nakurwiać się na podłodze. Ja ze sprzedawcą musieliśmy ich rozdzierać. Po czym ochrona wyprowadziła starego i jeszcze na do widzenia dostał od nich wpierdol za swoje zachowanie. Kiedyś towarzyszem wypraw rybnych był Mietek. Hello, man. Byli prawie jak bracia. Mietek z żoną przychodzili do nas na Wigilię i wszystkie spotkania rodzinne. Hello, Romania! Ale odkąd stary zaczął łowić karpie, to mu się w głowie pojebało całkowicie. Mietek nie załapał karpiowego bakcyla i uganiał się za każdą rybą, co staremu średnio pasowało. Raz ojciec miał urodziny. Mieciu wpadł na kielicha. Najebali się oczywiście i cały czas gadali o wędkowaniu i rybach. Ja siedziałem u siebie w pokoju. W pewnym momencie zaczęli na siebie drzeć mordę. Czy generalnie lepsze są karpie, czy amury? Weź mnie w kurwie, Mietek. Widziałeś kiedyś, jaki karp ma płetwy? Jeden strzał
i zęby wyjebane. Kurwa, Tadek, a mury w Polsce po 40 kilo ważą. Ten twój karp to im może naskoczyć. Co ty mi o amurach pierdolisz? Jak ledwo lesza potrafisz z wody wyciągnąć. Karp to jest król wody, jak lew jest król dżungli. No i zaczęli się nakurwiać na dywanie. Znowu z matką musieliśmy ich rozdzielać. Od tego czasu zupełnie zerwali kontakt. Stary tak go znienawidził za tego amura, że gdy dowiedział się, że Mietek dostał wylewu i zmarł, to ojciec pod nosem burknął. I kurwa bardzo dobrze. Arcywrogiem starego jest Polski Związek Wędkarski, o którym już wspominałem. Dla starego żadna informacja w telewizji o nadchodzącej wojnie czy epidemii dżumy nie jest tak ważna jak każda nowa informacja na forum. Że znowu zrobili odłowy kontrolowane, albo że wprowadzili kolejny zakaz wywożenia. Wtedy stary w nerwach wyjebuje cały ten swój piórnik z haczykami i plecionkami na stół. I zaczyna kręcić przypony, bo to go uspokaja. Zresztą stary już od dawna jest wykluczony ze swojego koła, bo kiedyś na zebraniu w ramach niewysłuchania jego pretensji i propozycji wkurwił się strasznie. Ściągnął spodnie i nasrał przy stoliku prezesa, mówiąc, co o nich myśli. Po tej akcji siłą usunęli go z zebrania i powiedzieli, żeby się już tutaj nie pokazywał i że nie ma dla niego miejsca w kole. Go away, bitch! Ostatnio stary pokłócił się ze Zdzichem. Fuck you! To ten, który wciągnął starego w karpiarstwo. Jakiś czas temu stary wymyślił, że musi iść z duchem czasu i kupić łódkę zdalnie sterowaną. Oczywiście stary nie jest żadnym bogaczem, dlatego wymyślił, że wciągnie Zdzicha w ten swój pomysł i namówił go, żeby kupili łódkę na spółę. I tak też zrobili. Na początku wszystko układało się całkiem dobrze, bo jeździli razem, a łódka była przeważnie u ojca w piwnicy. Jednak któregoś razu ojciec zachorował i nie mógł jechać na zasiadkę, więc Zdzichu wziął innego kumpla po kiju i razem pojechali nad wodę. Oczywiście zabierając łódkę. Staremu to nie przeszkadzało, dopóki nie zaczęli wydzwaniać i chwalić się, że karp bierze jak pojebany i już 15 odjazdów mieli. Stary się wkurwił tak, że z początkowej temperatury 38,7 zrobiło mu się chyba 45. Zaczął się drzeć, że to dzięki jego łódce, że go oszukali i że on na to nie pozwoli. Matka próbowała go zatrzymać, ale to było na nic. Stary po zmroku się ubrał i wymyślił, że zakradnie się po ciemku do ich obozowiska i zabierze im swoją łódkę, niepostrzeżenie. Niestety chyba akcja się nie udała, bo wrócił cały ujebany w błocie, z podbitym okiem, rozciętym łukiem brwiowym i złamanym palcem. Potem się okazało, że udało mu się ukraść łódkę i odejść na kilka metrów, ale Zdzichu z kumplem to zauważyli i zaczęli go gonić po lesie. Stary zahaczył o jakiś konar i się wyjebał. A ci go dopadli. W ciemnościach nie było widać, kto to, więc puścili mu konkretny wpierdol. Dopiero po całej akcji skapnęli się, że to Tadek. Holy shit! Zabrali mu łódkę, na drugi dzień Zdzichu przyjechał. Rzucił staremu 1,5 tysiąca na stół za jego część łódki i powiedział, że na żadną wspólną zasiadkę już nie pojadą. Stary przez prawie 2 miesiące leczył obicia i złamany palec, ale dzięki temu trochę odpuścił i chwilowo zachowywał się normalnie. Niestety, wszystko, kurwa, zaczyna wracać do normy.